Cześć, witam Was wreszcie w kolejnym filmie. Ze 3 lata temu nagrałam film poświęcony tanikowi samonośnemu, ponieważ był wtedy taki boom na YouTubie i chciałam się przekonać, czy osoba z większym biustem może również taki stanik nosić. A tak w sumie to chciałam się przekonać, czy on w ogóle będzie się sprawdzał dla osoby z większym biustem i odpowiedź brzmiała nie. To wideo jest chyba drugim najbardziej popularnym wideo na kanale, także love you so much, ale w dzisiejszym filmie chcę przetestować kolejną taką alternatywę dla stanika. Na przykład dzisiaj mam na sobie taki kombinezon i stwierdziłam, że to będzie super okazja, żeby właśnie coś takiego sprawdzić. I jest to firma, która nazywa się P&P i oni robią takie taśmy bardzo podobne do takich króliczych uszu. To nie jest to, co chcę Wam pokazać. Pokazywałam Wam na Instagramie, że właśnie kupiłam te królicze uszy, ponieważ one są taką nową alternatywą dla tego stanika samonośnego, że no po prostu są to takie dwie połówki, są te królicze uszy, które teoretycznie trzeba pociągnąć, aby biust się podniósł, ale to jest rozmiar dla miseczki EF, a jest to stosunkowo małe, więc nie będę dzisiaj tego testować, ale słuchajcie, chcę Wam pokazać te taśmy, ponieważ one przede wszystkim są niesamowicie cienkie. Jeżeli chodzi o cenę, to akurat załapałam się na promocję, także za dwie pary takiej taśmy i ona jest w rozmiarze FG, także mam nadzieję, że będzie dobra na mój biust, ponieważ ja noszę rozmiar 38 potrójne D, czyli to by było tak jakby 85S. Także no, przetestuję, zobaczę, poddam te taśmy takiemu testowi, nie wiem, 4-5 godzinnego, ponieważ w instrukcji jest napisane, że za pierwszym razem nie nosić tego dłużej niż 3-4 godziny, ponieważ no, warto zaobserwować, jak skóra się będzie zachowywać. I również jest napisane, aby pomiędzy aplikacjami oczekać do 72 godzin. I tak ogólnie fajna jest idea tej marki, w sensie sam pomysł zrodził się, ponieważ założycielka w 2016 roku, czyli wtedy, kiedy te wszystkie staniki zaczęły wypływać i ona miała rozmiar E i nic nie mogła po prostu znaleźć takiego zwyczajnej alternatywy dla stanika, kiedy się nosi bardziej odsłonięte ubrania, że po prostu wpadła na taki pomysł, że ona sama coś stworzy, także hej, tutaj już bardzo mi się to podoba. W ogóle te taśmy, one są przeznaczone dla konkretnej piersi, ponieważ na przykład te króliki, no to obojętnie, na którą pierś sobie założycie, a tutaj, jak widzicie, te taśmy, one są wykrojone w taki sposób, że na przykład ta jest na prawą pierś, ta na lewą. Także jestem mega taka no, podjarana, co los przyniesie. Przede wszystkim ta taśma jest bardzo miła w dotyku. Tutaj też na... Gdzie jest ta ulotka? Jest też na przykład pokazane, że można ją sobie przyciąć w zależności od tego, jaki dekolt się będzie nosić. Także no, jestem bardzo ciekawa, ponieważ tutaj też producent napisał, że ona jest w ogóle wodoodporna, że pod wpływem potu nie będzie się odklejać. Potrafi utrzymać bardzo taki obfity biust. Fajne jest to, że też na tyle jest instrukcja, jak to sobie założyć i też mają w ogóle wideo na YouTubie. Na wstępie jeszcze zaznaczę, że te taśmy nie są wielokrotnego użytku, także pewnie mały minus, ponieważ oryginalnie takie dwie pary kosztuje 20 funtów, także jakieś no 50 zł na jedno wyjście. No, trochę wiecie, jest to no, wysoki koszt, nie ma co ukrywać. Najpierw chcę zrobić sobie takie porównanie jedna taśma versus nic. Także zobaczymy, czy się w ogóle piersi coś uniosą, jak się będą trzymać. Producent też zaznaczył, że zajmie to do pół godziny, kiedy one się tak porządnie przykleją i że w ogóle one pod wpływem ciepła, ten klej staje się jeszcze bardziej mocniejszy, także bardzo wiecie, tutaj w ogóle obietnice są takie mega. Jeszcze zanim przejdę do prezentacji, chcę poruszyć taki temat. Kiedyś dostałam komentarz pod tym filmem z stanikiem samonośnym, co ja robiłam ze swoimi cyckami, że są takie, prawie dotykają podłogi, czy przykładałam sobie ciężarki i to tylko jest kolejny dowód na to, że edukacja seksualna w Polsce jest bardzo potrzebna, gdyż no, kobiety nie znają zwyczajnie swojego ciała i też różnic
że no po prostu, wiecie, cycki to jest loteria, to są przede wszystkim geny. Ja widzę, no w sensie wiem, jakie na przykład moja babcia i mama mają piersi i to ja są takie, wiecie, sterczące, piękne cycki. Więc ja no zdawałam sobie sprawę, że to nie będzie tak, że nagle mi po prostu cycki będę miała pod brodą. Tylko wiedziałam, jak już dorastałam, że one po prostu no będą takie zwisy, rozchodzą się na boki. Także chcę zobaczyć przede wszystkim, czy te taśmy, jak je dobrze przymocuję, czy one mi zrobią taki fajny przedziałek, bo no, nie ukrywam, to jest coś, co mi się podoba. Okej, okay. Zamocuję, mam nadzieję, że mi się uda i wrócę i sobie porównamy, jak wygląda jedna pierś z taśmą, no i druga bez. Mam już pierwszy kawałek taśmy na sobie, także takie pierwsze wrażenia. Niezbyt prosto się to aplikowało, ponieważ wiecie, ja mam dosyć spory biust, więc rozmiar, ten kawałek taśmy no, był dosyć spory. Tutaj się starałam, aby zrobić sobie coś takiego z piersią, aby je narazić taki fajny kształt, ale no, trochę mi się nie udało. Zobaczę, czy uda mi się w przypadku lewej piersi, ale teraz jak wam chcę pokazać, no to myślę, że rozmiarowo jest całkiem okej. Okay. Tutaj z boku, mimo że wiecie, ta taśma nie zaczyna się tutaj, a może powinna i wtedy to by szło tak bardziej w tę stronę, ta górna część. Pierś jest uniesiona, bo na przykład tą lewą mam tutaj, także no kilka centymetrów pierś mi się podniosła, więc to już wygląda lepiej i też nie czuję takiego uczucia ciągnięcia, materiał jest niesamowicie cienki, także myślę, że jak macie nieprześwitujące, na przykład nieprześwitującą sukienkę i chcecie sobie właśnie założyć, no nie stanik, to jest super, ponieważ jest to praktycznie niewyczuwalne. Ten taśmę w ogóle można tutaj sobie uciąć, ja tego dzisiaj nie zrobię, ponieważ uważam, że nie ma sensu, będę nagrywała jeszcze drugi filmik, gdzie będę mierzyła ciuchy. Także też chcę zobaczyć przy wykonywaniu sporej ilości ruchów, jak ta taśma będzie się zachowywać. Także jak na razie takie pierwsze porównanie, założę sobie drugi kawałek taśmy i do was wrócę. Mam już obie taśmy na sobie, słuchajcie, w ulotce jest napisane, jeżeli one się tak nie do końca przyklejają, a mam taki problem z lewą taśmą, to tutaj trzeba wytworzyć ciepło. Wtedy wszystko będzie lepiej, ale żeby nie było, że dotykam swoich cycków cały czas, tak się to prezentuje, także nie uzyskałam takiego efektu, o, takiego jakbym chciała, ale myślę, że piersi no, na pewno są uniesione i teraz jeszcze, o, już zakładając kombinezon, tak się to prezentuje, tutaj jeszcze muszę poprawić, o, tak to się prezentuje. Jakbym chciała, to bym mogła tutaj tę górę sobie uciąć, ale dzisiaj na potrzeby tego filmu no nie będę robić, bo i tak będę się później przebierać, więc jak dla mnie to nie ma sensu. Myślę, że na pewno różnica jest widoczna, piersi są uniesione i myślę, że wyglądają jak piersi, takie fajne, naturalne piersi, wiecie? Takie, nie są takie tip-top, jak już to powiedziałam, cycki pod brodą, ale efekt jest na pewno naturalny. No jestem ciekawa, jak to długo się utrzyma, także wrócę za kilka godzin i się przekonamy. Minęło 6 godzin, odkąd zaaplikowałam sobie taśmę na swoje piersi. No i mnie naszły takie przemyślenia i bardzo się cieszę, że chciałam nagrać drugi film, gdzie mierzę różne ubrania, ponieważ dam wam takie porównanie, jak wyglądają moje piersi w na przykład takiej bardziej dopasowanej stylizacji. Mierzyłam taką sukienkę bodycon, no i tam widać dokładniej, jak piersi wyglądają, ponieważ tak mnie naszło, że w tym kombinezonie, no one będą wyglądały fajnie, będą uniesione, ale on tutaj, wiecie, też ma miejsce i też dużo maskuje, więc abyście miały lepsze porównanie, też wam wsadzę takie klipy, jak moje piersi wyglądały w takiej bodycon sukience, takiej mega, wiecie, opiętej. No, wyglądały trochę kwadratowo, o, tak to ujmę. Na plus komfort, ponieważ nic mnie nie ciągnie. W ogóle ja nie czuję, że nie mam na sobie stanika, także to na pewno na plus. Plus również za materiał, ponieważ on jest bardzo taki fajny w dotyku. Jest to połączenie bawełny z akrylem. Tak w ogóle
Wiecie, tutaj mam lampy. Nie jest dzisiaj za gorąco, ale jednak od tych lamp troszkę grzało. No i nie czułam żadnego dyskomfortu i myślę, że na przykład jakbym miała dostać jakieś reakcje alergiczne albo coś takiego, no to to by się już wydarzyło. Także tutaj na plus. Co jeszcze? Powiem wam, że po tych 6 godzinach troszkę tutaj, nie tyle, że on zaczął się odklejać, ale gdzie ja próbowałam sobie go przykleić tak jakby lepiej, żeby nadać taki inny kształt mojej piersi, tutaj producent ma rację, że to 2 razy tak max można odkleić i spróbować ponownie nakleić, a później klej traci na swojej przyczepności, więc powiem tak, on się trzyma. W tych miejscach, gdzie próbowałam coś naprawić, on już tak trochę się nie klei do końca. Jednak jak dla mnie nie ma to takiego dużego znaczenia, ale miejcie to też na uwadze, że jak chcecie to kupić, na przykład naklejać w nieskończoność, no to po pewnym czasie po prostu będzie do wyrzucenia, bo producent wspomina, że nie jest to produkt wielokrotnego użytku. Tutaj producent jeszcze napisał, że to się ściąga za pomocą na przykład oliwki, że trzeba tutaj namoczyć krawędzie i wiecie, iść tak po kolei. No ale jak chcę to sobie tak odczepić, przynajmniej z górnej części piersi, no to nie mam z tym żadnych problemów i nic mnie nie boli. Jeszcze z takich trochę negatywów, nie jestem pewna jeszcze, gdzie mam to, wiecie, wrzucić, do której sekcji, ale ponieważ ten materiał tutaj jest jednolity i tutaj z tyłu jest zwyczajnie klej, nie ma miejsca wydzielonego na sutek, więc po prostu ten sutek też się przykleja, więc no ciekawi mnie, czy będzie mi to bolało, jak będę ściągać tę taśmę, czy też nie, ale to wam zostawię już komentarz pod filmem. Może, nie wiem, czy to jest taki mały minus, jednak mi się wydaje, że rozmiar, wymiar tej taśmy, on powinien być troszkę szerszy i powinien tak jakby złapać całą pierść, żeby wtedy można było sobie, wiecie, zrobić taki przedziałek, bo by się tutaj po prostu wzięło całą pierś, w tę gruszkę tak jakby wsadziło, przykleiło i myślę, że to by było właśnie dało taki efekt no super podniesionego biustu. I teraz wam powiem, że jak mierzyłam takie bardziej obcisłe ubrania, to zauważyłam, że piersi są uniesione, jednak one wyglądają tak trochę kwadratowo i te taśmy, one akurat występują w 2 albo w 3 kolorach. Ja sobie kupiłam czarną, bo stwierdziłam, że jest bardziej uniwersalny. Jak mierzyłam takie jaśniejsze ubrania, to faktycznie trochę prześwitywało i ten mój cycek, on wyglądał taki podniesiony, ale dalej trochę naleśnik, ponieważ kształt tej piersi zrobił się taki trochę kwadratowy, więc stwierdziłam, że no nie mogę nagrać takiego filmu, bo jednak wiecie, to się mija z rzeczywistością, bo jak sobie założę dobry styling, no to te piersi będą podniesione. Więc nie wiem, no trochę większe bym zrobiła jeszcze te taśmy, chociaż no tutaj już wiecie, rozmiar bardziej mi przypomina właśnie rozmiar tych większych miseczek. I teraz tak sobie myślę, że jak ktoś ma takie piersi, które nie rozchodzą się na boki, a moje się właśnie tak rozchodzą i myślę, że dlatego też one się zrobiły takie plackowate. Jak ktoś ma piersi, które idą, wiecie, na, tak jakby no, na prosto, są bardziej kształtne i na przykład one są tylko obwisłe, no to jak się je podniesie, to nie będzie tego efektu naleśnika. A u mnie, ponieważ one nadal troszkę idą na bok, chociaż ten kombinezon tutaj fajnie to maskuje, to w takich obcisłych ubraniach było to już bardziej widoczne. Także na przykład do ubrań tego typu, że one są odsłaniające ciało, jednak nie są super obcisłe, myślę, że taśma sprawdzi się super. Przy takich opiętych ubraniach, no już zależy po prostu od waszego biust, jeżeli macie taki kształtny biust, kogo chcecie sobie troszkę unieść, sprawdzi wam się ta taśma niesamowicie. Nie wiem, może po prostu chcecie sobie przykleić 2 te taśmy, żeby tego cycka tak złapać, wiecie, z obu stron i go podnieść, to wtedy w ogóle wam się zrobi super cyc. No ale wiecie, bierzcie pod uwagę to, że 2 takie pary kosztują 20 funtów, czyli 100 zł, więc no nie jest to zwyczajnie ekonomiczne. Ale jestem zadowolona, że sobie to przetestowałam i wiem, że ta druga para na pewno mi się przyda w przyszłości. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Udostępniajcie znajomym z wielkim cycem, żeby sobie zobaczyły. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa!